Bardzo proszę panie, panów radnych o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa przybyłych na naszą sesję. Otwieram 58. sesję Rady Miasta Piły. Dziękuję Państwu za przybycie. W imieniu swoim oraz pań i panów radnych witam przybyłych na naszą sesję gości. Witam serdecznie posła na Sejm RP, pana Błażeja Pardę. Witam serdecznie senatora RP Mieczysława Augustyna. Witam wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego panią dr Mirosławę Rutkowską-Kurupkę. Witam serdecznie prezydenta miasta Piły pana doktora Piotra Głowskiego. Witam serdecznie przybyłego na naszą sesję radnego Rady Powiatu w Pile, pana Kazimierza Sulimę. Witam zastępcę prezydenta miasta Piły, pana Krzysztofa Szewca. Witam serdecznie zastępcę prezydenta miasta Piły, panią Beatę Dudzińską. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu w Pile, pana Mariana Martenkę. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu w Pile, pana Tomasza Bugajskiego. Witam serdecznie przybyłych sekretarza gminy Piła, pana Romana Szarzyńskiego oraz skarbnika gminy Piła, panią Ewelinę Ślugajską. Witam serdecznie przybyłych naszą sesję przewodniczących rad i zarządów naszych jednostek pomocniczych. Witam panią i panów bardzo serdecznie. Witam serdecznie inspektora Sebastiana Cichockiego, komendanta powiatowego policji w Pile. Witam serdecznie pana Grzegorza Rzymskiego, harcmistrza komendy. No tak, proszę państwa, i takie rzeczy się zdarzają. Pierwszego harcerza tego miasta, tak, jeżeli państwo pozwolą, harcerza. Witam serdecznie powiatową państwową inspektor sanitarną w Pile, panią Danutę Kmieciak. Witam dyrektorki i dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych podległych miastu, a także jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Piły. Witam serdecznie przybyłych na naszą sesję gości. Witam przedstawicieli mediów, witam mieszkańców, którzy do nas dotarli. Witam wśród zaproszonych gości pana Krzysztofa Kotyniewicza, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Witam pana Piotra Nowaka, prezesa oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych. Witam panią Tamarę Adamską, sekretarz oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Głuchych. Witam serdecznie. Witamy tłumaczki języka migowego, panią Alicję Tomaniak i panią Katarzynę Jabłońską oraz głuchych przybyłych na naszą sesję. Jeśli państwo pozwolą na odrobinę prywaty, chciałbym dzisiaj po raz pierwszy po 20 latach powitać na sesji moją mamę z siostrą. Proszę państwa, stwierdzam, że
na sali jest kworum, a więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, zgodnie z pismem prezydenta miasta Piłsudskiego z 24 września bieżącego roku proszę o dodanie do porządku obrad w punkcie 11 projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody, jest to druk numer 1056. Dotychczasowe punkty wówczas od 11 do 17 otrzymają numerację od 12 do 18. Czy są inne propozycje? Nie widzę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami zatem głosowanie odnoszące się do tej propozycji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do omawiania kolejnego punktu porządku obrad, a są to obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego obchodzony jest corocznie w ostatnią niedzielę września. Został ustanowiony w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. W tym roku przypada 60-lecie obchodów. Największą organizacją skupiającą osoby niesłyszące, słabo słyszące i głuche w naszym kraju jest Polski Związek Głuchych, który ma około 100 tysięcy członków. Na tle Polski wyróżnia się także działalność Stowarzyszenia Organizacji Niesłyszących, Słabosłyszących Internautów ONSI. Stowarzyszenie to uruchomiło m.in. internetową telewizję, która w dni powszednie przekazuje najświeższe informacje z kraju i ze świata w języku migowym, a także portal informacyjny, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące spraw słuchu. Miasto Piła od 5 lat realizuje tłumaczenie sesji Rady Miasta Piły na język migowy. Takie rozwiązanie pozwala osobom głuchym uczestniczyć w życiu politycznym miasta. Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się na taki krok. Od niedzieli 23 września trwają pilskie obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. Szczegółowy harmonogram imprez dostępny jest na stronach internetowych Miasta Piły, Rady Miasta Piły oraz pilskich mediów. Natomiast w holu Invest Parku możecie Państwo podziwiać wystawę prac głuchych artystów, która będzie dostępna do niedzieli 30 września. Dziś o godzinie 10 z minutami nastąpiła próba ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnym miganiu. Proszę w tej chwili o wejście na scenę pana Jakuba Szczytowskiego z Towarzystwa Kontroli Rekordów. Bardzo proszę o informację. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Szczytowski, Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych i Osobliwości. Przyjechałem tutaj do Państwa z Katowic, żeby skontrolować rekord, który dzisiaj finalnie padł, dlatego że zgromadzeni tutaj mieszkańcy miasta poprawili rekord z 2012 roku w Szczecinie, który wynosił 276 osób. Poprawili go na ilość 420 osób, także bardzo znacznie. I tym sposobem rekord Polski w tym momencie w miganiu należy do Piły, tak? Także bardzo prosiłbym teraz pana prezydenta Piotra Głowskiego na scenę. Chciałbym mu przekazać certyfikat tego rekordu. Tutaj? Dobrze. Może tam wyjdziemy.
Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, mamy zaszczyt. Jeżeli można. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Chciałem po pierwsze podziękować, pogratulować tym, którzy dzisiaj się tutaj pojawili, w szczególności naszym dzieciakom. Było widać ten wielki zapał na ich twarzy. A panu przewodniczącemu osobiście gratuluję, że przed laty jego determinacja doprowadziła, że jeden z pierwszych chyba samorządów w Polsce sesję ma tłumaczone, a pani dzielnie prowadzi te wszystkie tłumaczenia trudne, bo nieraz tematy są niezwykle trudne, przez całe sesje. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję panie. Szanowni państwo, mamy zaszczyt gościć dzisiaj najważniejszych przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. W tym momencie poproszę więc o zabranie głosu przez pana Krzysztofa Kotyniewicza, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa. Witam panie przewodniczący, panie prezydencie, panie senatorze, panu posłowie. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych i też języka migowego. Jest mi bardzo miło, że właśnie Piła jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło tłumaczenia sesji na język migowy. Chcę państwu powiedzieć, że Warszawa zrobiła to dopiero w zeszłym roku. A wy daliście przykład całej Polsce, żeby to robić. Także tym bardziej gratuluję i cieszy mnie to, że samorząd jest tak świadomy i wiecie o tym, że artykuł 21 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że powinniśmy zapewnić dostęp do informacji dla wszystkich. I wy to robicie. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. I też, panie prezydencie, gratuluję dzisiejszego rekordu, ponieważ jest to mały gest, ale bardzo ważny w świadomości społeczeństwa o tym, że język migowy istnieje, że powinien prawie każdy znać przynajmniej kilka podstawowych zwrotów. Chcę państwu też powiedzieć, że w niedzielę 23 września po raz pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. On został ustanowiony w zeszłym roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I od zeszłej niedzieli co roku będziemy świętowali języki migowe. W Polsce mamy polski język migowy. Pamiętajmy też o tym, że to jest polski język migowy, to jest naturalny język, w którym komunikują się głusi. Język polski jest drugim językiem. Dlatego tak ważna jest komunikacja w języku migowym. I nie chciałbym, żeby ta komunikacja tylko skończyła się na tym, że sesje są przekazywane w języku migowym, ale chciałbym, żeby każdy głuchy mieszkaniec Piły miał tą możliwość skorzystania z tego tłumacza. Nie tak jak mówi ustawa o języku migowym, że w ciągu 3 dni urząd ma prawo wezwać tego tłumacza. Ale jeżeli byłaby taka możliwość, to zastanówcie się państwo, żeby na przykład w urzędzie był tłumacz, gdzie głuchy przychodzi i może załatwić każdą sprawę w każdej placówce zarządzanej właśnie przez miasto Piła. To jest bardzo ważny gest dla tych osób i pamiętajmy, oni są takimi samymi obywatelami jak my wszyscy, tylko posługują się polskim językiem migowym. I ten dostęp jest ważny nie tylko w urzędzie, ale też w służbie zdrowia czy w edukacji. Dla mnie na przykład dużym problemem jest tak, jak są dzieci słyszące rodziców głuchych. Nie może być takiej sytuacji, że dziecko tłumaczy na zebraniu rodziców swoje przewinienia, które przekazuje wychowawczyni. Ale takie sytuacje mają też miejsca. Myślę, że warto o tym pamiętać. Ja myślę, że tutaj ta społeczność pilska jest tak aktywna i cieszę się, że są dwie panie tłumaczki, które je spinają i myślę, że też to jest ich praca, że państwo, pan przewodniczący, pan prezydent zauważacie to środowisko i myślę, że będziecie prowadzili kolejne działania, żeby głuchym w Pile żyło się jeszcze lepiej. I dziękuję bardzo.
Panie prezesie, jeżeli pan byłby uprzejmy, panie prezesie, pochwalić się. W tym momencie nasza sesja dociera, tak? To jest aktualne? Tak, właśnie zapomniałem powiedzieć. Dzisiejsze bicie rekordu i obecna sesja jest transmitowana przez nowy portal światciszy.pl i dociera w tej chwili do mieszkańców całej Polski. Także głusi w całej Polsce mają możliwość... Obserwują was, co tutaj się dzieje, obserwują, jak pięknie sesja jest tłumaczona i już mam pierwsze pozytywne komentarze i gratulacje z dzisiejszego sukcesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będziemy się pilnować. Szanowni państwo, choć nasze obchody... Bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głowski. Panie przewodniczący, panie prezesie, trochę ad vocem chciałem powiedzieć, że w urzędzie jest co najmniej kilka osób, które w razie czego służą pomocą, a jeden z naszych dyrektorów mówi perfekt w tym języku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także, panie prezesie, takie życzenia to od ręki. Szanowni państwo, choć nasze obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych trwać będą jeszcze do niedzieli, to korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za pomoc w ich zorganizowaniu panu senatorowi Mieczysławowi Augustynowi, przewodniczącemu Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Prezydentowi Piotrowi Głowskiemu za zaangażowanie swoich jednostek, jednostek podległych i dużą życzliwość w tej sprawie. Przedstawicielom Polskiego Związku Głuchych. Dziękuję, że państwo są z nami i tutaj podpowiadali nam. Tłumaczom języka migowego zaangażowanym w obchody pani Alicji Tomaniak i pani Katarzynie Jabłońskiej. Chcemy również wyrazić podziękowania pilskim spółkom, Miejskiemu Zakładowi Komunikacji oraz Inwestparkowi, a także Regionalnemu Centrum Kultury Fabryka Emocji. Dziękujemy panu Grzegorzowi Graczykowi, właścicielowi baru Wyspiarz, za okazaną pomoc, telewizji regionalnej TV Asta, uczniom i nauczycielom pilskich szkół podstawowych za udział w ustanowieniu rekordu Polski w jednoczesnym miganiu i w końcu głuchym z Piły i okolic uczestniczącym w naszych obchodach i obecnym dzisiaj na sesji. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Szanowni państwo, bardzo proszę, czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Czy są jakieś zgłoszenia z sali? Nie widzę. Dziękuję państwu bardzo. Możemy przystąpić do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt trzeci. Informacja przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach. Tak, przepraszam tutaj. No jednak bezcenna rola wiceprzewodniczących. Poproszę teraz wiceprzewodniczącą Rady Miasta Piły, panią Marię Kubicę, o odczytanie informacji w sprawie protokołu z 57. sesji Rady Miasta Piły. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Dziękuję. Szanowni państwo, Wysoka Rado, w obradach 57. sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 21 radnych. Podczas 57. sesji Rada Miasta Piły podjęła 19 uchwał w następujących sprawach. Punkt pierwszy. Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Punkt drugi. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Punkt trzeci. Zmiany uchwały nr 51/662/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Punkt czwarty. Zmiany uchwały nr 52/664/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Punkt 5. Określania formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów. Punkt 6. Zmieniająca uchwałę nr 31/464/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Punkt 7. Zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Olimpijczyków Polskich w Pile. Punkt 8. Zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 imienia Królowej Jadwigi w Pile. Punkt 9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic Okulnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego. Punkt 10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Dobrej i Alei Wyzwolenia. Punkt 11. Wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu. Punkt 12. Wyrażenia zgody na wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. Punkt 13. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy. Punkt 14. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt 15. Przyznania na rzecz najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Punkt 16. Przyznania na rzecz najemcy pierwszego w nabyciu budynku użytkowego, garażu położonego najemcy pierwszeństwa, przepraszam, w nabyciu budynku użytkowego garażu położonego przy ulicy Krzywej w Pile. Punkt 17. Nadania nazwy skwerowi. Punkt 18. Uznania terenu za park gminny i nadania nazwy. Punkt 19. Wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 57. sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pani przewodniczącej Marii Kubicy? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję serdecznie. Teraz możemy przystąpić do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 3. A więc informacja przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 57. a 58. sesją Rady Miasta Piły. Druk nr 1046. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? W tym punkcie nie? Dobrze. Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przystępujemy do omawiania kolejnego punktu, a jest nim informacja przewodniczącego Rady Miasta Piły. Przepraszam, ileż tych informacji. Jest to sprawozdanie prezydenta Miasta Piły z prac prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Druk nr 1047. Czy do tego punktu porządku obrad ktoś z pań i panów radnych chciałby, w tym punkcie chciałby się zgłosić? Bardzo proszę. Pan przewodniczący Paweł Dalkę, bardzo proszę. Ja z jednym bardzo konkretnym pytaniem. Panie prezydencie, to technicznie chyba ostatnia nasza sesja, taka główna, bo wprawdzie kadencja jeszcze będzie trwała, ale z informacji, którą na komisji uzyskaliśmy, nie wiadomo, czy jeszcze będziemy się spotykać.
pytanie moje jest podobne jak na ubiegłej sesji. Wiem, na komisji, jak w zeszłym tygodniu pytałem, to był czas jeszcze przed pewnymi uzgodnieniami i spotkaniami. I stąd moje pytanie o schronisko. Na jakim jest etapie, czy jest szansa, żebyśmy na tej ostatniej sesji, to by był taki fajny, miły akcent, jakąś dobrą wiadomość w dobrym kierunku usłyszeli. Bardzo proszę. Pani radna Małgorzata Karwacka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ostatnio trafia do nas sporo różnych informacji dotyczących szpitala specjalistycznego. Czy mógłby pan prezydent przedstawić nam aktualną sytuację szpitala specjalistycznego w Pile? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Ostatnio sporo informowaliśmy naszych mieszkańców na temat pilskiej karty seniora. I o tą kartę chciałabym się spytać. Jak działa? Ile osób korzysta z tej karty? Jakie jest zainteresowanie pilską kartą seniora? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Teresa Kasiur. Ja, panie prezydencie, chciałabym tutaj podkreślić, że bogata oferta kulturalna, która trafia do naszych mieszkańców i nie tylko naszych mieszkańców, również i okolic, szeroka gama imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, małych form, dużych form. Ja szczególnie chciałam zwrócić uwagę, co wynika z tego, z ogromnej frekwencji udziału ludzi biorących udział w dużych imprezach masowych. Świadczy to o tym, że zapotrzebowanie na takie rzeczy jest. Oczywiście, że to nie może być za często, ale dowód jest tego, że na przykład Miasto Aniołów, ta ogromna frekwencja, te pełne parkingi, wspomnienia na Facebookach, redaktorzy w wspaniały sposób opisywali te imprezy i ludzie długo, długo mówią o tej imprezie. Również na takie wielkie uznanie zasługuje ta ostatnia impreza Pociąg do Wolności, którego reżyserem była pani Ewelina Wyczechowska i to widowisko teatralno-muzyczne pokazało, jakich mamy zdolnych ludzi działających w kulturze, że czasami nawet tego nie zauważamy, a przez takie widowisko zobaczyliśmy, jak możemy dużo zrobić. Były to piękne wspomnienia lat 20., lat 30. w pięknym wykonaniu. Śliczna scenografia, choreografia, to wszystko szło w parze. I wydaje mi się, że tu jest ogromne na ręce pana prezydenta podziękowanie. Nie tylko mówię jako radna, tylko jako mieszkanka i z tymi ludźmi, z którymi współpracuję i się spotykam oraz dla wszystkich ludzi kultury i wszystkich ludzi tych, którzy pomogli zrobić to wielkie dzieło. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Jarczak, bardzo proszę. Panie prezydencie, ostatniej niedzieli rozstrzygnęły się w sezonie 2018 losy medali Mistrzostw Polski. W Ekstra Nice Lidze na żużlu rozstrzygnęły się też awans do Ekstra Nice Ligi drużyny, która jeździły w Pile. Moje pytanie, co będziemy oglądać w Pile w przyszłym sezonie na żużlu? Czy może już coś więcej wiemy jako miasto, co będzie się działo? Jakie widowiska nas czekają i w której klasie rozgrywkowej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Maria Kubica. Szanowny panie prezydencie, na początku wakacji mieszkańcy Podlasia zostali zaniepokojeni perspektywą powstania budowy masztu na Podlasiu i wiemy, że były podjęte działania pana prezydenta w tym kierunku, żeby jednak ten maszt na Podlasiu nie został usytuowany. I teraz mieszkańcy też w dalszym ciągu pytają, jakie są losy tego masztu, czy będzie, czy nie będzie. Dosłownie takie pytania, jeżeli nie, to gdzie będzie. Jeżeli pan prezydent mógłby odpowiedzieć na te pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zapytań, więc jeśli mogę poprosić pana prezydenta tutaj do nas na scenę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiedzi najpierw na te pytania, które może tak od końca się pojawiały.
Jeżeli chodzi o Żużel, jak Państwo wszyscy pewnie wiecie, jest nowy zarząd. Spotykałem się z tymi osobami właściwie na każdym etapie przygotowania również zmian, jak i teraz obecnie. Mamy za sobą również spotkania z zawodnikami, z Główną Komisją Sportu Żużlowego. Wszystkie one świadczą o tym, że jest zrozumienie trudnej sytuacji klubu, bo klub ma bardzo trudną sytuację związaną przede wszystkim z kłopotami finansowymi. To zadłużenie na razie cały czas niestety nie do końca znane. Jest na poziomie prawdopodobnie 1,5 miliona złotych. Ale są dodatkowe kłopoty związane z tym, że zarząd nadal nie dysponuje dokumentami. Nie dysponuje komputerem z danymi, nie ma dostępu do umów, nie ma dostępu do wielu dokumentów. One częściowo zostały przejęte przez organa ścigania, a częściowo prawdopodobnie no, były w złym stanie, jeżeli chodzi o ich kompletność. I w związku z tym pracują panowie, to jest trzech panów, faktycznie w bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej. Wiadomo, że będziemy 30 września jechać z Ostrowią o 15:30. O ile dobrze pamiętam, jest mecz. Walczyć będziemy o pierwszą ligę oczywiście. I to myślę, że z takim założeniem będą również zawodnicy startować. Przynajmniej też taka pozytywna energia w nich była w czasie naszego ostatniego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta. Również Główna Komisja Sportu Żużlowego podchodzi bardzo rozsądnie do obecnej sytuacji. Te gwarancje, które słownie składamy, a w szczególności mój udział tutaj jest przyjmowany jako taka gwarancja bezpieczeństwa tego, że również w przyszłym roku będziemy przyglądać się w sposób szczególny temu, czy wszystkie zobowiązania stare są realizowane, a bieżące by nie miały żadnych przestojów, żeby to wszystko odbywało się w sposób jasny, czysty, transparentny, legalnie, ponad stołem, a nie pod stolikiem, żeby nie było takich sytuacji, które znane są nie tylko gdzieś z lokalnych boisk czy z lokalnych muraw, ale znane w kraju i pokazywane bardzo często jako zły przykład funkcjonowania sportu. Mamy oczywiście bardzo wiele niewiadomych, oprócz tego, że nie ma tych dokumentów i pieniędzy. Nie wiadomo, jak będzie postępowanie w prokuraturze trwało w stosunku do osób, które były w starym zarządzie. No i nie znamy zachowania wierzycieli, a od nich bardzo dużo oczywiście zależy. Mam nadzieję, że wszyscy są świadomi sytuacji takiej, że tylko wtedy, kiedy będą współpracować ze sobą wszystkie strony, jest możliwy dobry koniec. Wtedy można mówić o rozliczeniach rozłożonych być może w czasie, ale jednak pozakańczanych, a nie sytuacji, w której właściwie nikt nie dostanie ani grosza. Bo to jest ten czarny scenariusz, gdyby komuś przyszło do głowy postawić klub, nie wiem, w stan upadłości albo wnioski składać komornicze. Mogłoby to się zakończyć bardzo, bardzo źle dla klubu. Mamy dużo czasu, bo jeżeli po barażach zaczniemy intensywnie pracować, to taki sobie plan założyliśmy, żeby znaleźć różne rozwiązania do początku przyszłego sezonu. Tak jak też powiedzieliśmy, podpisaliśmy umowę z klubem następnego dnia po rozwiązaniu starego zarządu, powołaniu nowego zarządu. Bym powiedział, że jestem umiarkowanym optymistą. To znaczy, że jeżeli wszyscy będą działać w sposób racjonalny, spokojny, nie będą poddawać się również jakimś emocjom chwilowym, bo są takie czasami momenty,
że komuś mogą puścić nerwy w tej trudnej sytuacji. Zarząd przebrnie te trudne chwile obecne. To jestem przekonany, że nie tylko nie powinno być sytuacji kryzysowej już więcej, a z drugiej strony, jeżeli dobrze sportowo się klub przygotuje do baraży, to będziemy trzymać kciuki za to, żeby oglądać w przyszłym roku również nie tylko Żużel, ale Żużel w pierwszej lidze. I to jest ten cel, który chciałbym, żeby sportowo klub sobie postawił. Też chciałbym poprosić fanów Żużla. Ostatnio trochę mało nas było na meczu. Odczuwaliśmy taki jakiś dyskomfort, że tyle ludzi faktycznie mówi o tym, że Żużel powinien być, że to jest ważne. A potem jak jest mecz, to dosyć dużo miejsc jest pustych. Bądźcie Państwo na tych meczach. Z tego co wiem, klub obniżył ceny specjalnie, żeby udostępnić stadion jak największej liczbie gości. Trzeba z drugiej strony pamiętać, że te pieniądze dzisiaj są pod kontrolą. Pilnujemy również my, żeby były przekazywane w pierwszej kolejności zawodnikom, żeby nie było sytuacji takich dla klubu trudnych. Pan radny Dalkę pytał o schronisko. Dzisiaj faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji, że jak Państwo, a Pan w szczególności wiecie, lubię mówić wtedy, kiedy mam podpisane dokumenty, ale jesteśmy na jak najlepszej drodze również do tego, żeby zakończyć dobrze i rozwiązać to w sposób najlepszy dla zwierząt, ale również dla budżetu gminy. Porozumienie z obecnym właścicielem schroniska. Mamy taką datę ustawioną jako deadline 15 października. Do tej pory chcielibyśmy podpisać porozumienie. Jest dobra wola naszego partnera z drugiej strony, więc wydaje się, że nic nie stanie nam na przeszkodzie, żebyśmy mogli faktycznie od 1 stycznia zagwarantować psiakom, kotom bezpieczny pobyt w tym miejscu, a z drugiej strony rozpocząć realizację tych naszych zobowiązań, o których mówiliśmy. I one dotyczą zarówno przyszłej infrastruktury dodatkowej, jak i porozumienia z innymi gminami. Te gminy zadeklarowały swoją pomoc nie tylko organizacyjną, ale finansową w gotowiźnie, czyli w pieniądzu, nie w dobrym słowie. Mamy takie porozumienie właściwie już prawie napisane. W tej chwili prawnicy pracują nad detalami, czyli to będzie porozumienie gmin z gminą, czyli samorządów, a my będziemy wypełniać te zobowiązania wobec sąsiadów, którzy zadeklarowali taką chęć współpracy. Pilska Karta Seniora wystartowała i myślę, że naprawdę z sukcesem. Do tej pory, a przecież to dopiero bardzo krótki okres czasu, chyba 2 tygodnie tak naprawdę, ponad 1500 osób odebrało kartę seniora. Do tej pory chyba 100 firm podpisała z nami porozumienia. Jestem przekonany, że będzie ta liczba też szybko rosła. A zniżki, które tam są proponowane, niektóre naprawdę są interesujące i warto mieć taką kartę w kieszeni. Było też pytanie o szpital specjalistyczny. Ja powiem tylko, ponieważ jest to szpital powiatowy, to na sesji raczej powiatu by trzeba było to pytać. Powiem o braku realizacji porozumienia z województwem wielkopolskim, powiatem pilskim, szpitalem wielkopolskim, centrum onkologii, a gminą Piła, które było podpisane w 2013 roku 15 kwietnia.
przygotowywał je wtedy, jeszcze to były przygotowania za czasów pana Bugajskiego, który jest dzisiaj z nami na sali, podpisywał je ze strony powiatu Mirosław Manta. Jednym ze zobowiązań było przekazanie kwoty 500 000 zł na rzecz budowy radioterapii. My wszystkie strony wywiązały się z tego. Z tego, co słyszałem, to na ostatniej sesji ostatnie prawie że pieniądze, które były w tym zakresie przewidziane, zostały przeniesione na inne zadanie. I mam tylko taką cichą nadzieję, że powiat uzupełni tą kasę i wyda tak, byśmy w przyszłości nie musieli się za swoich partnerów wstydzić. Wstydzić dlatego, że jeżeli podpisujemy zobowiązania, a w szczególności pomiędzy samorządami, to one są po prostu do zrealizowania bezdyskusyjnie i w pierwszej kolejności. Wszystko inne można robić wtedy, kiedy nam zbywa pieniędzy, a nie wtedy, kiedy ich brakuje. I kolejne takie zobowiązanie, na które namawiam władze województwa wielkopolskiego, będą możliwe tylko wtedy, kiedy partnerzy będą wobec siebie fair i wywiązywać się z podpisów, które nawet jeżeli składa inny zarząd, to jest ciągłość władzy, jest ciągłość funkcjonowania samorządów, należy je po prostu realizować. I na sam koniec, żeby bardzo optymistycznie zakończyć, bo to właściwie były w większości tematy takie, które faktycznie udaje nam się pod koniec kadencji doprowadzić do takiego szczęśliwego końca, to Plac Aniołów, a pani radna, myślę, trochę się przejęzyczyła, ale to taka freudowska pomyłka, powiedziała Miasto Aniołów. I tak też chyba jeden z tygodników napisał, że ten plac rozniósł się na całe miasto, czasami z tym pierzem, które zostało rozdmuchane przez wiatr, ale to bardzo dobra pamiątka po tym niezwykłym wydarzeniu. Ja chciałem, oprócz tych podziękowań, które pani przekazywała tak trochę do organizatorów, to chciałem jednak podziękować mieszkańcom za atmosferę, bo to oni ją tworzyli. Po drugie, za udział w tym projekcie, niektórzy mówili, że trochę szalony, związany ze zbieraniem pierza. I dzisiaj po tych tygodniach, od momentu, kiedy pierwszy raz padł pomysł, niektórzy mówią, przyznają się, że nie wierzyli, że to wypali. A ja byłem absolutnie przekonany, że nam się to uda. Co prawda, przygotowaliśmy się tylko na 505 osób, które będą chciały nam pomóc. Pomogło nam prawie 1000. W związku z tym w oczywisty sposób nie byliśmy w stanie spełnić zobowiązania poduszkowego. I 505 poduszek trafiło do pierwszych osób, które pojawiły się z worami. Po prostu niektóre były olbrzymie. Tego zebranego puchu, a pozostałe osoby postaraliśmy się, by otrzymały nie mniej ciekawe nagrody i mam nadzieję, że to zrekompensowało brak poduszki, ale w ogóle jestem przekonany, że nikt tego nie zbierał ani dla tej poduszki, ani dla tych koszulek czy innych gadżetów, tylko dla zabawy, dla takiego wspólnego samopoczucia, że tworzymy naprawdę świetną wspólnotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, tak, Jacek Bogusławski. Proszę bardzo. Panie prezydencie, już tak analizując sprawozdanie, widziałem, że był pan na wielu spotkaniach w ogrodach działkowych z okazji ich jubileuszów, ale moje pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego działkowców, który my uchwalaliśmy w kwietniu, a do końca sierpnia działkowcy, ogrody działkowe miały taką możliwość złożenia swoich projektów. Czy już tak wiadomo mniej więcej ile projektów ogrody działkowe złożyły i czy ta kwota, te 50 000 została w pełni wykorzystana, a także no, co działkowcy mówią na temat takiej propozycji miasta, tych 50 000.
I panie prezydencie, jeszcze kwestia masztu, tak? Masztu na Podlasie, na Podlasiu. Zacznę może od końca jednak tutaj, bo żeby myśl nie uciekła, co mówią więcej pieniędzy. Mówią, żeby zwiększyć ten budżet. Zresztą zgodnie z zapowiedzią tak będziemy starać się, by w kolejnych latach ta część do wyłącznej dyspozycji ogrodów działkowych rosła. Bo przypomnę, że w latach poprzednich nie było sytuacji, że przekazywaliśmy 50 tysięcy. Przekazywaliśmy dużo więcej, tylko robiliśmy to w sposób pośredni, budując przystanek tam, gdzie państwo działkowcy sobie zażyczyli, wskazali, prowadząc różnego rodzaju akcje związane z oczyszczaniem, z rowami, z wycinkami drzew. No to są zadania, które są raczej w setkach tysięcy do policzenia niż w rząd wielkości 50 tysięcy. Ale ponieważ ta pula została bardzo dobrze przyjęta i nie znam ilości, ale wiem, że na pewno będzie w 100% wykorzystana, to będzie tylko oznaczało, że kwota do wyłącznej dyspozycji działkowców na pewno będzie w następnych latach przenoszona, tak żeby to w ich decyzji było na co te pieniądze przekażą. Mam nadzieję, że to wystarczająco. I kwestia masztu. Tak jak mówiłem na samym początku, spotkaliśmy się z inwestorem. Jesteśmy na też chyba bardzo dobrym takim momencie, prawie że finalizacji. Czekamy na zgodę jednego z właścicieli, ponieważ zgody muszą zapaść na bardzo wysokim szczeblu i z dala od piły ta odpowiedź chwilę musi potrwać, ale lokalizacja jest bardzo oddalona od poprzedniej propozycji. Została zaakceptowana przez również inwestora. W tej chwili czekamy, aż właściciel ostatecznie potwierdzi nam swoją wolę podpisania takiej umowy. Będziemy wtedy rozmawiać o szczegółach inwestycji. Będziemy tutaj państwu również przedstawiać. Także zbliżamy się i w tym zakresie do dobrego finału. Wystarczyło od początku po prostu rozmawiać z ludźmi, a nie prowadzić niepotrzebną debatę, jak to mieliśmy na Facebooku przez jednego z samorządowców. Ja, jeżeli pan przewodniczący by pozwolił, chciałbym dwa słowa. Nie wiem, czy panowie informatycy macie z dwa, trzy slajdy, które prosiłem. Powiedzieć o projekcie, może już nie dla tej rady, a dla następnej. Przygotowujemy trzy nowe lokalizacje, gdyby można ten drugi. Jeszcze, o tak. Trzy nowe lokalizacje, które muszą uzupełnić przestrzeń przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne. Brakuje terenów, które są przygotowane do takiej działalności. Do tej pory deweloperzy dysponowali terenami chociażby na Koszycach. Te tereny nam się pomału kończą. Mają również ostatnie wolne swoje przestrzenie. Wypełniamy luki w mieście, szukamy nawet pojedynczych miejsc, żeby stawiać plomby, ale potrzeba kilku tysięcy mieszkań. Tak naprawdę dzisiaj w Pile potrzeba kilku tysięcy mieszkań, bo jak państwo wiecie, przemysł nie tylko zatrzymuje w mieście obecnych mieszkańców, ale również przyciąga z zewnątrz i to widzimy bardzo, bardzo mocno wtedy, kiedy klucze odbierają młodzi ludzie w przypadku chociażby projektu Mieszkanie na Start. Część to Pilanie, ale część to przedstawiciele młodego pokolenia z całej Polski, a niektórzy z Wrocławia przez Londyn dotarli tutaj i tutaj chcą mieszkać na stałe. Mamy w tej chwili trzy plany projektowane, znaczy musimy zmienić studium dla trzech lokalizacji. Jest zgłoszenie jeszcze jednej, czwartej, być może w najbliższym czasie będziemy mogli również o tym powiedzieć. Dwie to są lokalizacje, na których
będzie prowadzona działalność przez nas, przez samorząd. To jest Bydgoskie Przedmieście, roboczo nazywane Zielone Wzgórza. I drugi teren to północne Gładyszewo, po prawej stronie, tam gdzie było kiedyś stare schronisko dla zwierząt. Te tereny chcemy przeznaczyć w takim nadzwyczajnym trybie konkursowym, zrobić konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzenne, na narysowanie prawie że brył, tak żeby to osiedle było nie tylko ciekawe do mieszkania, ale spełniało najwyższe wymogi związane z ekologią, żeby zbierać deszczówkę, żeby ogrzewać domy fotowoltaiką. Wiele takich obostrzeń będzie związanych z zakupem działki. Dopiero spełnienie tych wszystkich warunków i wybudowanie w takiej technologii będzie możliwa sprzedaż nieruchomości na tych terenach. W Śródmieściu mamy jedno zgłoszenie i dotyczy to obecnego dworca PKS, a drugie czekamy na odpowiedź od właściciela terenu po starej drukarni przy ulicy Okrzei. Chcielibyśmy tam wprowadzić również zabudowę mieszkaniową, intensywną. Jesteśmy w centrum miasta, w świetnych lokalizacjach. Dworzec PKS będzie mógł być przeistoczony w ten teren ze względu na budowę, którą my rozpoczynamy. Rozpoczynamy inwestycje zintegrowane centrum przesiadkowe, z którego będą mogły w myśl nowych ustaw korzystać wszyscy przewoźnicy, w tym również PKS. Myślę, że ta zmiana ustawowa, która zmobilizuje samorządy do budowy tego typu centrów, zostanie dobrze odebrana. Rozmawialiśmy z inwestorem, jest zainteresowany korzystaniem PKS z tej naszej przestrzeni. Myślę, że Państwo już też widzieliście takie wstępne koncepcje, wizualizacje. Lada moment ruszymy z postępowaniami przetargowymi i dzięki temu odkorkuje się, tak powiem, nam wielki plac w centrum miasta, który służył do tej pory głównie jako miejsce postoju autobusów. Te autobusy znajdą swoje miejsce prawdopodobnie na przyległych terenach PKP. Jest dosyć dużo takiej przestrzeni, no ale to już trochę nie nasz problem, gdzie PKS znajdzie miejsce na postój. Nas interesuje, by mieszkaniec mógł skorzystać w jednym miejscu ze wszystkich środków transportu. Kolei, autobusów podmiejskich, międzymiastowych, międzynarodowych, naszej komunikacji miejskiej, a obok będzie jeszcze do tego centrum takie rowerowe z zadaszonymi wiatami, które będą chroniły pozostawione tam rowery. Będzie możliwość naprawy rowerów w tym miejscu. Takie rozwiązania, które na pewno ucieszą wszystkich, którzy chcieliby korzystać z komunikacji miejskiej, a wpisują się nam idealnie i w ideę Smart City, zielonego miasta, walki ze smogiem. Na tych dwóch slajdach, które są jeszcze, to tam jest bardzo króciutko, to jest mniej więcej wstępny pomysł zagospodarowania Zielonego Wzgórza. Jak Państwo widzicie, po środku, po lewej stronie, po mojej lewej stronie, Państwa również, patrzących z przodu, znajduje się dzisiejsza obwodnica. To na zewnątrz to jest SK, więc będzie to miejsce wyjątkowo dobrze skomunikowane, a obwodnica będzie dodatkowo skomunikowana z obecnym osiedlem Podlasie dodatkowym mostem, który będzie przerzucony nad dzisiejszą obwodnicą. Da to możliwość dodatkowego dojazdu do tej strefy i lepszego skomunikowania chociażby ze strefą przemysłową. A te budynki, które tutaj Państwo widzicie, to wrocławskie i pochodzące z Freiburga inspiracje, tak można by powiedzieć, osiedla,
które dwa bardzo wzorcowe, jedno polskie, jedno niemiecko, takie francuskie, bo prawie że na granicy z Francją położone miejsca, które zostały od początku do końca zaprojektowane, wykonane, mają bardzo spójną tkankę, wszystkie funkcje związane z żłobkami, przedszkolami, to wszystko, co jest potrzebne, żeby czasami nie wyjeżdżać spoza swojego osiedla, tylko móc realizować wszystkie funkcje na miejscu. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Teraz widzę. Pan Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli Pan Prezydent pozwoli, to uzupełniłem tylko informację na temat żużla. Trzeba przyznać, że szefostwo Głównej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego udowodniło, że potrafią podejmować trudne, ale bardzo słuszne decyzje. Dotyczy to kwestii przyznawania licencji zadłużonym klubom. Dobrym odbiciem było stanowisko Głównej Komisji Sportu Żużlowego w czasie, kiedy dotyczyły one dwóch klubów, które miały niesamowite problemy. Chodzi o klub Speedway Wanda Kraków i Polonia Piła. Negatywne opinie i naciski wielu klubów na zespół do spraw licencji niestety nie dały rezultatów takich, jakich by chcieli. Nie było sensu, stwierdziła Główna Komisja Sportu Żużlowego, aby wykluczać kluby, które mają zadłużenia rzędu 200, 300 czy 600 tysięcy złotych. Te sumy dla takich klubów jak Leszno, Zielona Góra, Gorzów to są bardzo małe sumy. My nie mamy tutaj takich sponsorów, którzy za reklamę na żużlu dają do klubu 1 000 000 złotych. Wizyta przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego w Pile związana była z analizą podejścia do kwestii finansowania sportu żużlowego przez regionalne władze. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby robić takie numery jak Lublin zrobił w 2015 roku, że na rozwój szkółki młodzieżowej żużlowej klubu KM Cross poświęciła Rada 458 tysięcy złotych. Nie chodzi o takie finansowanie. Jak Państwo wiecie, Piła przyznane środki przez miasto wydała niezgodnie z przeznaczeniem i władze ujawniły ten fakt i udzieliły gwarancji częściowego oddłużenia w sumie 300 tysięcy złotych. Wanda Kraków, długi tam sięgają 200-300 tysięcy złotych, przedstawili racjonalny plan wyjścia z zadłużenia, ale związane to jest ze spadkiem do drugiej ligi. No, robią co tylko mogą, bo deweloper czeka na tereny, na których znajduje się stadion. Docenić trzeba śmiałe, rozsądne decyzje Głównej Komisji Sportu Żużlowego, że nie możemy stracić sympatyków sportu. Jesteśmy za tym na tyle, na ile możemy, pomożemy naszemu klubowi, żeby dalej istniał, ale również oczekujemy na to, aby nie wykluczać, a pomagać innym klubom, mamy ich w Polsce 22, w Wielkiej Brytanii 29, aby dofinansować ich w innej formie. Indywidualne Mistrzostwa Polski czy Grand Prix nie musi się odbywać ciągle w Gorzowie czy w Lesznie, ale może odbywać się na stadionie w Pile, w Ostrowie 10-12 tysięcy, w Gorzowie, w Bydgoszczy 15 tysięcy, w Gnieźnie 10 tysięcy mieszczące stadiony i trzeba im pomóc. Za to serdecznie dziękujemy i przedstawiciel Głównej Komisji Sportu Żużlowego wyjechał od nas przekonany o tym, że władze miasta, gmina Piła zadba, aby ten żużel był nadal w Pile. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli nie będzie dalszych zgłoszeń, zamknę ten punkt porządku obrad. Dziękuję bardzo, zamykam i przystępujemy do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2018 rok. Druk 1055. I proszę Państwa,
Państwo oczywiście domyślają się tych z uzasadnienia do projektu uchwały można odczytać, czym była podyktowana ta pierwotna wersja tej zaproponowanej Wysokiej Radzie uchwały. Chciałbym jednak ją skorygować, jeśli Państwo pozwolą. Myślałem, nie ukrywam, że doprowadzenie do sytuacji, w której będzie sesja 16 października zamiast 30, będzie dla nas wystarczająca, aby wszystkie sprawy, którymi Rada w ramach swoich kompetencji powinna się zająć przed wyborami, będzie mogła to uczynić. Jednak po konsultacjach dochodzę do wniosku, że byłoby to bardzo ryzykowne i niepotrzebne w sytuacji już nawet po wyborach, gdyby zaszła konieczność, tutaj zerkam na panią skarbnik, na przykład przyjęcia dużej porcji pieniędzy, obojętnie od kogo. Tak naprawdę oczywiście pół żartem, pół serio, w związku taka sytuacja jest możliwa, no, żeby nie zakłócić funkcjonowania tutaj tego naszego samorządu. Chciałbym w związku z tym wprowadzić pewną zmianę, za chwilę Państwu ją wyartykułuję, zmianę do zaproponowanego tutaj paragrafu pierwszego tej uchwały. Chodzi o to, żeby dodać do naszego planu pracy sesję 16 października, ale nie usuwać z tego planu 30 października. Tak, na wszelki wypadek. Jeżeli nie ma tutaj dalszych zgłoszeń, to przeczytam Państwu propozycję brzmienia paragrafu pierwszego. W załączniku do uchwały, tu pada numer z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2018 rok wprowadza się następującą zmianę. I to, co po dwukropku, będzie inne niż w brzmieniu, które Państwo mają w załączonym druku. Dodaje się odpowiednio datę 16 października. Odpowiednio, czyli wpisując między naszą dzisiejszą 25 września a 30 października datę 16 października. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania tej poprawki. Czy są inne propozycje? Nie widzę zgłoszenia. To dziękuję Państwu za zrozumienie. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad wprowadzeniem tej poprawki. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby wprowadzić tę poprawkę, uwzględnić tę poprawkę, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za jednomyślność. Przed nami głosowanie całej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że i w tym głosowaniu była jednomyślność. Dziękuję Państwu bardzo. Uchwała została przyjęta. W kolejnym, szóstym punkcie porządku obrad mamy projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029, druk numer 1051. W imieniu prezydenta punktem zreferuje skarbnik gminy Piła, pani Ewelina Ślugańska. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zbliża się
koniec trzeciego kwartału, jak każdego roku, wprowadzamy szereg zmian związanych z realizacją przede wszystkim przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym przypadku duża część zmian dotyczy przedsięwzięć wieloletnich, kontynuowanych, bądź też wprowadzenia nowych zadań na podstawie podpisanych już umów dotacyjnych na okres 2018 do 2022 łącznie. Proszę Państwa, w ramach tego projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej dokonujemy zmiany w zakresie naszych dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, to jest zmiany w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy. Tutaj w związku z nierozstrzygnięciem drugiego przetargu na budowę mostu, kładki pomiędzy istniejącą wyspą a plantami, przesuwamy część pieniędzy zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na rok 2019 z takimi samymi nakładami finansowymi, jak planowaliśmy pierwotnie, co umożliwi nam rozpisanie procedury przetargowej w sezonie jesienno-zimowym i wyłonienie wykonawcy również w tym okresie, rozpoczęcie stosownych prac wykonawczych od wiosny przyszłego roku. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie pozostają bez zmian i kształtują się na poziomie blisko 20 milionów złotych, łącznie z uzyskanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego. Proszę Państwa, w zakresie pozostałych przedsięwzięć, które wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej, należy zwrócić uwagę na dwa zadania związane czy w obszarze oświaty. To jest budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej numer 6. W tym przypadku, jeżeli chodzi o realizację, wszystkie prace odbywają się, natomiast zgodnie z zawartym aneksem, część płatności, które będą dotyczyć zadań zrealizowanych i prac zrealizowanych w bieżącym roku, będzie możliwa do sfinansowania w styczniu następnego roku, czyli w roku 2019. Tak abyśmy mogli ten aneks umowy zrealizować zgodnie z tymi terminami, konieczne jest przesunięcie niewielkich pieniędzy. W przypadku hali sportowej jest to kwota 920 tysięcy złotych, a w przypadku budowy boiska o nawierzchni syntetycznej jest to kwota 69 tysięcy. W tym drugim przypadku prawdopodobnie jeszcze do końca roku będziemy prowadzić rozmowy w zakresie aneksowania terminu realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystko zależy od pogody, warunków atmosferycznych, które będą funkcjonowały, które będą w październiku, listopadzie bieżącego roku, czy wykonawca będzie mógł w tym czasie wszystkie prace niezbędne na zewnątrz wykonać. Proszę Państwa, wprowadzamy trzy nowe zadania. Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą wraz z wjazdami do posesji. Proszę Państwa, było to zadanie jednoroczne wpisane do budżetu miasta na bieżący rok i było to również zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast sama procedura związana z własnością gruntów, która umożliwi budowę tej ulicy, okazała się dosyć trudna, skomplikowana i negocjacje w zakresie odszkodowania od gruntów pozyskanych na podbudowę tej ulicy dopiero zakończyły się. W związku z tym stosowne procedury związane z przygotowaniem przetargu, uzyskaniem, wyłonieniem wykonawcy przesuną się na rok 2019. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie tego zadania jako zadanie dwuletnie i zapisanie odpowiednich środków finansowych w budżecie kolejnego roku. Łączne nakłady finansowe na ten moment planowane do zrealizowania to kwota 325 tysięcy złotych. I proszę Państwa, dwa kolejne zadania, bardzo duże zadania, które związane są z dokapitalizowaniem spółki miejskiej TBS. W pierwszym przypadku jest to zespół zabudowy mieszkaniowej numer 3, etap pierwszy przy ulicy Andersa, gdzie będziemy budować 36 lokali mieszkalnych. W okresie realizacji od roku 2019 do roku 2020 łączne nakłady finansowe, które miasto przekaże w formie dokapitalizowania naszej spółce, to 4 319 983 zł. Są to takie konkretne pieniądze, ponieważ wynikają one z umowy zawartej pomiędzy gminą Piła a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a możliwość wprowadzenia tego zadania do wieloletniej prognozy finansowej wynika z zawarcia również umowy pomiędzy spółką TBS a gminą. Są to dwie umowy, które muszą być ze sobą i w tym samym czasie zawarte, abyśmy mogli
z jednej strony pozyskać pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego, a z drugiej strony dają możliwość przekazania stosownych pieniędzy również do spółki. I drugie zadanie, praktycznie o takiej samej nazwie, ale budować będziemy w ramach drugiego etapu, budować będziemy kolejne 33 lokale mieszkalne. Kwota, jeżeli chodzi o nakłady finansowe przekazane, które będą przekazane do spółki, to 4 297 467 zł, czyli również co do złotówki. Kwoty te wynikają z wartości oszacowanych w ramach dokumentu i umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i rozpisane są na lata 2021-2022. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, oprócz przedsięwzięć, które wpisujemy do wieloletniej prognozy finansowej, oczywiście aktualizujemy wartości globalne w zakresie dochodów i wydatków od ostatniej zmiany, a wprowadzone zarówno zarządzeniem prezydenta miasta, jak i uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z poprzedniej sesji. Wprowadzamy również wolne środki, o czym będę mówiła przy uchwale budżetowej, a także korygujemy dotacje, które zapisane mamy w budżecie miasta do wykonania w bieżącym roku na podstawie umów zawartych z urzędem, przede wszystkim umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim na dwa nasze przedsięwzięcia, duże przedsięwzięcia, to jest gospodarka niskoemisyjna z ogromnym zakresem rzeczowym oraz rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, czyli rejon ulicy Młodych. Te pieniądze przesuwamy do realizacji na rok 2019. Jest to kwota 9 milionów złotych łącznie, a wynika ona z faktu takiego, że jesteśmy w tej chwili na przeddzień podpisania stosownych aneksów z Urzędem Marszałkowskim do dużego zadania, czyli gospodarki niskoemisyjnej, co dopiero nam umożliwi na złożenie wniosku o płatność na pieniądze, które gmina Piła już poniosła czy wydała na realizację tego przedsięwzięcia zarówno w roku 2017, jak i w 2018 roku. A to z drugiej strony powoduje, że możliwość odzyskania kwoty blisko 20 milionów złotych w ramach wydanych już przez miasto środków przesunie się na rok 2019. W związku z tym, tak aby ta realizacja była oszacowana na dobrym poziomie, przesuwamy te pieniądze do wykonania w roku 2019. W pozostałym zakresie dokonujemy również analizy wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych, dokonujemy stosownych korekt, ale o szczegółach, jeżeli chodzi o rok 2018, będę mówiła przy zmianie uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji, która odbyła wspólne. Najpierw Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pani Przewodnicząca Małgorzata Karwacka. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029 był procedowany na ostatniej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w czwartek. Projekt przeszedł pozytywnie 6 głosami za. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Panie i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Także kolejny punkt dotyczy kwestii finansowych. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, druk nr 1052. Także ten punkt zreferuję w imieniu prezydenta Skarbnik Gminy Piła, pani Ewelina Śrugańska. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową na bieżący rok, dokonujemy znacznych korekt, przesunięć pomiędzy zarówno planem finansowym w jednostkach budżetowych, jak również w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również dokonujemy korekty w wyniku budżetu planowanego na bieżący rok. Proszę Państwa, w ramach tego projektu uchwały dokonujemy zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę ponad 4 700 000 zł do kwoty 351 900 000 zł.
i jest to per saldo dwóch pochodnych. Z jednej strony korygujemy plan dochodów majątkowych wynikający z pozyskanych w ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskich dotacji w kwocie 9 milionów złotych na dofinansowanie naszych przedsięwzięć inwestycyjnych, a z drugiej strony wprowadzamy kwotę 4 milionów 300 tysięcy złotych w ramach dochodów majątkowych, w ramach montażu finansowego na podstawie czy do sfinansowania zadań inwestycyjnych z naszą spółką miejską TBS. Ten montaż finansowy realizowaliśmy już dwukrotnie przy realizacji dwóch budynków wielorodzinnych, dofinansowanych również środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego. Proszę Państwa, dokonujemy również zmian w zakresie wydatków, kwoty planowanych wydatków budżetu. Łącznie plan korygujemy o kwotę niespełna 700 tysięcy złotych. Wprowadzamy do budżetu kwotę 4 milionów złotych wynikających z wolnych środków, które posiadamy jeszcze w ramach planu finansowego z poprzednich lat. I łącznie przychody budżetu ustalamy w wysokości 19 milionów złotych, z czego 15 milionów wynika właśnie z wolnych środków na podstawie artykułu 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczki Jessica 2 w ramach programu operacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ja tylko przypomnę Państwu, że pożyczka ta została udzielona na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Kujawskiej, a także zasobu komunalnego gminy. To są trzy budynki przy ulicy Kolbego, Towarowej i Konopnickiej. O tym również będziemy mówili przy następnym punkcie, to jest przy informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. I powiem również, że w ramach tej pożyczki dodatkowo udało nam się przygotować wniosek i w tej chwili już rozstrzygnąć, podpisać umowę z wykonawcą na termomodernizację przedszkola nr 3 przy ulicy Pola. To w ramach tej kwoty 4 milionów złotych. O szczegółach powiem Państwu w ramach informacji z wykonania budżetu. Proszę Państwa, zmian w tym projekcie uchwały jest bardzo dużo. Dotyczą one pojedynczych pozycji w ramach klasyfikacji budżetowej. Związane one są przede wszystkim z analizą wykonaną przez jednostki budżetowe, jeżeli chodzi o wykonanie dochodów i wydatków. Z większych kwot korygujemy, i też informacja dla Państwa, korygujemy dochody w zakresie pieniędzy zaplanowanych w ramach odzyskania podatków VAT z naszego przedsięwzięcia związanego z rozwojem miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego. Mówimy tutaj o naszym ZDIP-ie. Proszę Państwa, jesteśmy w tym momencie na etapie przygotowania się do podpisania umowy z wykonawcą. Procedura wyboru wykonawcy, a także rozprawa w KIO nieco przesunęła ten proces. W związku z tym około 2 do 3 miesięcy termin rozpoczęcia tego przedsięwzięcia został przesunięty. Oczywiście nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o realizację tego zadania. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość i termin odzyskania tego dochodu w bieżącym roku, jest on w tym momencie niemożliwy. Dlatego też pieniądze w wysokości ponad 360 tysięcy złotych przenosimy do realizacji i do planu finansowego na rok 2019. Myślę, że przed nami jeszcze jedna korekta i tak jak Pan Przewodniczący powiedział, ta sesja, która odbędzie się prawdopodobnie 30 października, również 16 również będą zmiany, mam nadzieję, bardzo duże i dobre dla miasta, spowoduje możliwość przesunięcia kolejnych pieniędzy w ramach realizacji i informacji z wykonania budżetu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach tej korekty budżetu, pominę te, które omówiłam w ramach wieloletniej prognozy finansowej, to jest budowę hali sportowej przy Szóstce. Skupię się tylko na tych jednorocznych. Zadanie związane z przebudową ulicy Medycznej. Łączymy dwa zadania. Inwestycje w drogach powiatowych i przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej. To jest razem 485 tysięcy złotych.
otrzymuje nazwę Przebudowa ulicy Medycznej, czyli w ramach jednego brzmienia. Proszę Państwa, zadania w zakresie dróg powiatowych mamy dofinansowane z powiatu pilskiego w łącznej wartości 1 000 000 zł na podstawie porozumienia, które funkcjonuje pomiędzy tymi dwoma samorządami od roku 2007. W związku z tym zadanie to będzie rozliczane w ramach dotacji z powiatu pilskiego. Przenosimy również kwotę 15 tysięcy na budowę parkingu przy ulicy Rogozińskiej. Po dzisiejszej sesji i po podjęciu pozytywnie przez Państwa tej uchwały pan dyrektor Mac i Zarząd Dróg i Zieleni będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć budowę tego parkingu na Staszycach, tak jak mówiłam, przy ulicy Rogozińskiej. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, pieniądze MZGM 40 tysięcy dla mieszkań, które w ramach budynków, w których już pozostałe mieszkania zostały objęte ciepłem systemowym z MEC-u również będą taką zmianę miały. Jest to kwota 40 tysięcy, pozwoli jeszcze w tym sezonie dokonać stosownych zmian. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, tak jak mówiłam, są one w ramach wydatków bieżących niewielkie i dotyczą bieżącej działalności jednostek budżetowych bądź instytucji kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pani Przewodnicząca Małgorzata Karwacka. Bardzo proszę. Dziękuję. Również ten projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok był procedowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta. Pani Skarbnik dokładnie zaprezentowała nam zmiany, tak jak zrobiła to dzisiaj. Po dyskusjach komisja jednogłośnie w liczbie 7 osób zagłosowała za tak, za przyjęciem uchwały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Jest jedna osoba. Bardzo proszę, pan radny Marek Tobuła. Bardzo proszę, panie radny. Pani skarbnik, wszyscy doskonale wiemy, że przedsięwzięć inwestycyjnych, które są oczekiwane przez naszych mieszkańców, przez nas, jest znacznie więcej niż posiadane możliwości finansowe ich realizacji. Wiemy również, że wyprzedzając zadania inwestycyjne w Urzędzie Miasta jest na sporo tematów, które planowane są w najbliższym czasie do wykonania przygotowana dokumentacja projektowa. Słyszymy w ostatnich dniach od pana premiera Morawieckiego, że rząd uruchamia znaczące środki finansowe na drogi lokalne. Moje pytanie jest takie, czy mamy już informacje, jakie będą zasady przyznawania takich środków? Czy ogłaszane już są konkursy, żeby posiadając przygotowaną dokumentację, spróbować ubiegać się jeszcze o dodatkowe środki na budowę dróg lokalnych w bieżącym roku? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź pani skarbnik Ewelina Ślugajska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, myślę, że dobrze Państwo wiecie, że co najmniej od kilku lat jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie w wielu obszarach i tak naprawdę w wielu przypadkach rozpoczynamy procedury przetargowe, wyłaniamy wykonawców i rozpoczynamy realizację przedsięwzięć nawet w momencie, kiedy nie otrzymujemy jeszcze pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków. W dużej części udaje nam się dzięki temu pozyskać dofinansowanie w ostatnich miesiącach roku, dlatego że jesteśmy lepsi od innych, dlatego że wykładamy nasze pieniądze i dzięki temu mamy ten proces technologiczny i wykonawczy zrealizowany bardzo szybko, sprawnie i dzięki temu to dofinansowanie nam spływa, pomimo że w listach rankingowych jesteśmy nieco poniżej od tych, którzy wygrali pierwotnie te wszystkie procedury. Ale dla Państwa informacji powiem mniej więcej, jak to wygląda po wczorajszym piśmie i dzisiejszym właściwie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. I również dla Państwa informacji chciałam powiedzieć na początek właściwie, że do 15 września bieżącego roku, tak jak w każdym roku, składane są wnioski o dofinansowanie w ramach programu wspierania dróg lokalnych. Program ten funkcjonuje już od dawna. Właściwie co najmniej 8 lat już w tym programie funkcjonujemy i zgłaszamy nasze projekty do dofinansowania. Dwukrotnie nam się to udało. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach ulicy Przemysłowej
bodajże w 2014 roku i w zakresie ulicy Wiosny Ludów. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 5 lat temu, gdzie oba projekty były bardzo duże, skomplikowane, ale dofinansowanie udało nam się pozyskać dosyć znaczne, rozliczyć projekt i pieniądze do budżetu miasta wpłynęły. Od 3 lat staramy się o dofinansowanie kolejnych naszych projektów. To jest przebudowę, zakończenia właściwie przebudowy ulicy Bydgoskiej, bo jak Państwo pamiętacie, kilka lat temu rozpoczynaliśmy przebudowę Bydgoskiej od torów kolejowych, patrząc od Podlasia. Zrealizowaliśmy właściwie ze środków własnych to całe przedsięwzięcie, 2 ronda, bardzo skomplikowane, o dużym natężeniu ruchu i myślę, że mieszkańcy zauważają poprawę, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, płynności ruchu. Te przedsięwzięcia zrealizowaliśmy ze środków własnych. Nie udało nam się na te przedsięwzięcia pozyskać żadnego dofinansowania. Natomiast w przypadku ostatniego etapu, gdzie zaproponowaliśmy bardzo bezpieczne przejścia z sygnalizacją dla przy szkole podstawowej między innymi numer 2 przy ulicy Bydgoskiej, ale również przy stadionie żużlowym. Są to dodatkowe elementy, które uznawane są jako bezpieczne przy oczywiście przebudowie skrzyżowania z ulicą Roosevelta. Nasz projekt uzyskał w zeszłym roku pozytywną akceptację. Został wprowadzony na listę rankingową, natomiast nie pozwolono nam, czy ilość punktów, którą uzyskaliśmy, nie pozwoliła nam na pozyskanie tego dofinansowania. W bieżącym roku kolejny raz to przedsięwzięcie zaproponowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim jako ostatni element przebudowy tak ważnego dla miasta odcinka komunikacyjnego i mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się uzyskać dofinansowanie, tym bardziej, że zakres rzeczowy i wartość rzeczowa tego przedsięwzięcia przekracza łącznie kwotę 6 milionów złotych. Dofinansowanie, które możemy maksymalną uzyskać, to jest kwota 3 milionów złotych. W związku z tym jest to kluczowa wartość, która pozwoliłaby nam na zakończenie przebudowy tego przebiegu i właściwie w tej części miasta, ważnym również dla mieszkańców. Przypomnę, że parking zrealizowaliśmy odrębnie przy pomocy i wsparciu banku PKO BP, co jest bardzo ważne i w jakim stopniu też poprawiło płynność ruchu w tej części. Proszę Państwa, staraliśmy się również o dofinansowanie drugiego etapu ulicy Przemysłowej. I w tym przypadku nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale w dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo od wicewojewody wielkopolskiego, że jeżeli zadeklarujemy możliwość realizacji tego przedsięwzięcia do 30 listopada bieżącego roku, to wówczas otrzymamy dofinansowanie. Ja widzę po minach Państwa, że to jest oczywista odpowiedź na to pytanie. Każdy, kto zna procedury przetargowe, każdy, kto wie, jak w tej chwili wygląda rynek wykonawców i każdy, kto wie, jaki to jest zakres rzeczowy. Proszę Państwa, tam mamy przebudowę całej ulicy, tam mamy oświetlenie uliczne, mamy ścieżki. To jest naprawdę bardzo duży zakres rzeczowy do realizacji, którego nie da się, nawet gdybyśmy w tej chwili byli po już procedurę przetargowej, po wyłonieniu wykonawcy, nie da się w okresie 2 miesięcy zrealizować rzeczowo. W tym przypadku narazilibyśmy się na finansowanie, nie otrzymanie dotacji i sfinansowanie tego przedsięwzięcia, dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Pan prezydent Krzysztof Szewc podpisał pismo do wicewojewody, w którym wskazał, że oczywiście jesteśmy zainteresowani otrzymaniem tego dofinansowania i jesteśmy gotowi nawet wprowadzić w trybie bardzo pilnym to przedsięwzięcie do naszego budżetu, nawet do wieloletniej prognozy finansowej. Myślę, że Państwo też bylibyście gotowi, aby spotkać się w trybie dodatkowym czy natychmiastowym. Natomiast termin powinien być realny i możliwy do wykonania. Dzisiaj mamy 25 września. Technologicznie, nawet tak jak Pan tu podpowiada, nie ma możliwości wykonania tego przedsięwzięcia w terminie określonym przez wicewojewodę. W związku z tym raczej dofinansowanie tego przedsięwzięcia jest, a właściwie z góry można powiedzieć, niemożliwe. To tak w ramach odpowiedzi. Z drugiej strony patrząc, jeżeli chodzi o nasz basen, staramy się o przesunięcie terminu otrzymania dotacji. W związku z tym, że jesteśmy w tej chwili na etapie już odbiorów i w piątek, z tego co pamiętam, jest już odbiór końcowy. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Sportu, które nam dofinansowuje to przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że też szybciej od innych
już zakończyliśmy to przedsięwzięcie, przesunie nam dotacje na bieżący rok. No, te procedury są bardzo skomplikowane i bardzo często nie odzwierciedlają poziomu zaawansowania robót w gminach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pani Przewodnicząca Małgorzata Karwacka, bardzo proszę. Powiedziałam, jak głosowaliśmy. Teraz jeszcze były tylko wolne wnioski i pytania do pani skarbnik. Pani skarbnik odpowiadała. Komisja była za 7 głosami. Dobrze, także dziękuję oczywiście, uprzejmie. Oczywiście, zamyśliłem się, przepraszam. Dobrze, bo... Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie. Dziękuję bardzo. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok? Jest to druk numer 1052. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję.